Fundacja Będzie Dobrze i Stowarzyszenie dla Miasta organizują koncert charytatywny. Cały dochód z imprezy, która odbędzie się 13 lipca o godzinie 17 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, będzie przekazany na leczenie Elizy Frys, która od lat walczy z bardzo rzadką odmianą nowotwora. Eliza Frys cierpi na bardzo rzadki przypadek raka, dokładnie Cushingu, a więc takiego raka, który powoduje przysadkę mózgową. Jest to bardzo rzadki przypadek, bo to jest to przypadek, który występuje 2 do 3 przypadków na 1 milion mieszkańców, a więc jest niezwykle rzadki. Eliza Frys choruje na tą chorobę od 2017 roku. Oprócz zabiegów operacyjnych, aby żyć, Eliza potrzebuje też wyjątkowo drogich, sprowadzanych z zagranicy leków. Jej leczenie jest niezwykle kosztowne, dlatego zebrane w trakcie koncertu środki pomogą w jego kontynuacji. W imprezie wezmą udział znani i popularni sądeccy artyści na czele z zespołem La Hersi. Będą także inne zespoły, będzie starosądecki chór pani pod egidą pani Moniki Rembilas, będzie także etiuda, będą zespoły taneczne z Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu, będzie Przemek Lipień, także Marysia Ślusarek. Także zachęcamy wszystkich. W trakcie koncertu prowadzone będą także licytacje. Będzie można także zlicytować przedmioty, które cały czas przekazują nam mieszkańcy Nowego Sącza i okolic właśnie na rzecz Elizy. Będą to przede wszystkim obrazy, rzeźby, różnego rodzaju vouchery i będzie także loteria fantowa. Wszystkie te przedmioty można jeszcze do 12 lipca do godziny 12 przynosić, oddawać do sekretariatu prywatnego technikum zawodowego. W Nowym Sączu mieści się przy ulicy Kochanowskiego 3. Ci, którzy chcą pomóc, a nie mogą z różnych względów wziąć udziału w koncercie, mogą skorzystać z internetowej zbiórki prowadzonej na portalu zrzutka.pl. Trwa akcja zbiórki pieniążków na portalu zrzutka.pl. Już udało nam się zebrać ponad 33 tysiące złotych, ponad 550 osób odpowiedziało na nasz apel. Ta zbiórka trwa jeszcze 29 dni. Wszystkich zainteresowanych szczegółami związanymi z koncertem charytatywnym, który odbędzie się już 13 lipca, a także historią Elizy i jej walki z chorobą, odsyłamy do facebookowego profilu Przysadzić Cushingowi razem dla Elizy.